Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będą nagrody za Division Rivals, będzie również oczywiście paczka 85+x5 i zagramy sobie kwalifikacje do FUT Champions chyba, bo kiedy to nagrywam jeszcze nie mam FUT Champions, także coś musimy dzisiaj zagrać oczywiście. No i co, klasycznie, zostawcie beczkowy resub, subskrybujcie kanał, nie są codziennie, to jest Daily. Nie wiem, czy będzie stream dzisiaj, zobaczymy jak wyrobię się z czasem. Jeśli nie dzisiaj, to będzie jutro oczywiście swój Champions klasycznie. Także moi drodzy, lecimy oczywiście od nagród za Division Rivals. Oczywiście Liga Druga. Oczywiście bierzemy opcję niewymienną, ponieważ pieniądze mamy, a potrzebujemy dużo foderów i niewymiennych totsów. Jestem pewien, że chociaż jeden niewymienny totsik tutaj wpadnie. Taki jestem pewny. No i prawdopodobnie z kart, które będą w tych paczkach, zrobimy sobie paczkę 5x85+. Także taki jest plan na ten odcinek. No i najpierw paczka rzadkich piłkarzy Electrum. Zobaczmy, czy zaczniemy od totsa. Nie, zaczniemy od ekranów. Może jakiś totsik ser... Duszan. Pytanie, czy totsa dostanie Duszan w Serie A? Teraz tak się zastanawiam. Możliwe, że nie. Niestety. A chciałbym, żeby dostał. No raczej niestety w tym sezonie to tak średnio. Dzisiaj będą totsy z Premier League. To jest chyba jeden z ważniejszych okresów póki co. Właśnie w FIFA. Tymczasem mamy kolejne ekrany, może teraz Casemiro, Fernando 83. Może teraz duża zadopaczka piłkarzy premium, niebieskie rzeczy, byśmy mogli zobaczyć. Nie ma ekranu, bo rany. Chcemy jakieś totsiki chyba zobaczyć dzisiaj, nie? Tak mi się wydaje, jak już ta końcówka community, moglibyśmy coś miłego trafić. Są ekrany? Okej. Okay. Wojtek Szczęsny 86. Będzie pod przypałkę, fantastycznie. Nie jesteś niebieski, Wojtek. Pewnie będziesz niebieski, ale jeszcze nie jesteś. Ja bym wolał coś niebieskiego zobaczyć. Także dwie paczki za 50 tysięcy monet. Nie. Otóż nie. Ekrany po raz kolejny. Nie dostaniemy w De Vrij 84. Ostatnia paczka za nagrodę. No nie chcę mi się wierzyć, żeby nic z nagród nie poleciało. No niemożliwe. Niemożliwa jednak, proszę państwa. Czechy, Patrick Schick 85. Musimy na razie odpocząć od paczek. Najwyraźniej to nie jest dobry moment, żeby otwierać paczki, no to wychodzi. Także przejdźmy sobie do kwalifikacji w Champions. Bilans wynosi 2-1, także wystarczy, że wygramy dwa mecze i mamy kwalifikację. A i oczywiście wraca do składu Bernardo Silva, Lafont na bramce, Upamecano z Dizasi, Rabiocik, Giri, Alveyran. Ciekawy zespół. Okej, okay, Aleksandro. To chyba będzie bramka, coś czuję. Że Johan Cruyff. Ładnie, tak kurde ten strzał, tak nie byłem do końca pewny, czy to w ogóle pójdzie w światło bramki, a Johan znajduje miejsce. Ładnie, ładnie, no takiego Johana potrzebujemy w tym FUT Champions. Dobra, Aleksandro, zobaczmy. Rivers, znowu, to było... Ale się wlało, a to było do Johana podanie znowu, tak widzę, że Johan czuje się pewnie w tym meczu. Ale teraz źle zagrałem w defensywie, o, to było fatalne. To było fatalne. Giri ucieka de Zajemu. Za szybko się ruszyłem. O Boże, o bo, jak zostałem porobiony. Tragedia. No nie był to najlepszy parashot w moim życiu. Johan, wymyślisz coś fajnego? Zepsułem, Boże, co się ze mną dzieje w tym meczu? Tak, zaczęliśmy fajnie, o! No i dupa. Myślę, że musimy wspomnieć o pewnej rzeczy, która no, raczej była dosyć pewna od kilku miesięcy w zasadzie. Napoli mistrzem Włoch. Udało mi się zdobyć trzecie mistrzostwo Serie A w historii, także gratuluję oczywiście fanom tego klubu. Nigdy się nie ukrywałem z tym, że Napoli lubię najmniej z całej ligi. No ale co trzeba przyznać, to zdominowali w tym sezonie całą ligę. Mbappe w słupek oczywiście, no, kto by się spodziewał. Także zasłużone mistrzostwo oczywiście. To jedyne, o co się trzeba teraz modlić, to żeby Juventus utrzymał top 4 i będzie dobrze. No tak, to co zresztą, to już mnie raczej mało obchodzi. Źle gram w defensywie, to Naruma Dubsko ratuje, najajaj. Kurde, bilans 2-2 w kwalifikacjach, to tak coś... Nie wyglądałoby to zbyt dobrze, patrzę na to, że za chwilę będzie najbardziej spocony FUT Champions w historii. Leć Kieza, dawaj, dawaj, no nie. No ciekaw jestem, naprawdę jestem ciekaw, jak będzie przebiegało to FUT Champions w tym tygodniu. Obok totsów Ultimate, najbardziej spocone FUT Champions, na pewno. Także już się nie mogę doczekać, jak wbiję 14 minut, to będę mega z siebie zadowolony, ale coś myślę, że wbić te 14 minut to może być mocarny challenge w tym tygodniu. To będzie gol, bo znowu się źle ruszyłem i to będzie idealna piłka pod nogi. Alveyrana. Kto by się spodziewał, że ta piłka idealnie podleci pod jego nogi. 8 strzałów do 3. Mam expected goals 0.3. To jest dramat. Jezus Maria. Specjalnie zszedłem lewą nogę, bo wiem, że Bernardo ma, no niby ma 4 słabszy, a lewa noga to by już na pewno to zmieściła. No, na szczęście umiem strzelać power shoty. A na bramce jest Lafont, który broni takie power shoty. I Kieza, proszę państwa.
Chyba wyglądacie mnie na takich, co chcieliby zobaczyć paczkę 85 plus razy 5. Nie będę was trzymał w niepewności. Otwórzmy to. I tu już musi być niebiesko. No nie ma żadnych wymówek. Tu jest trafiana karta Team of the Season. Po prostu. No nie ma innej możliwości. Mamy Totsa. Uwaga. Czy będzie znowu Brazylii? Kurde, no to jest chyba duplikat. I fajnie, że jest Tots, ale to jest chyba duplikat. Na razie nie mam co zrobić z tym duplikatem. Ja cię dupię. No fajna, fajnie, że mam tego Totsa. To na pewno się może podobać, ale nie może się podobać fakt, że mamy duplikaty Müllera i Gertruidy. No, ja mogę z nimi zrobić. Jest jakiś SBC teraz w ogóle, gdzie mogę ich przepalić? Tak nie za bardzo. Chyba po prostu ich zostawię na kolejną paczkę 85 plus razy 5 jutro. Tak mi się wydaje, to będzie miało najwięcej sensu. No nic, no mamy Totsa, to jest najważniejsze. Pora się odkuć, proszę państwa. Ewidentnie na bramce Mike Mignon, Carvalho, Kalulu, Hadji. Popę Olise na skrzydle. Dobra, Bernardo Silva, mój ulubiony skrzydłowy. Mbappé wypuszczony, dokładnie, witam serdecznie. Kalulu nie powinien cię dogonić teoretycznie, ale w praktyce cię dogoni. Okej, okay. Ciekawe to było. Dezai, wreszcie. Cyk, Olp, o byniu. To podanie, klasa światowa, panie Bernardo, pięknie. W zasadzie też wygrywaliśmy, więc nie ma co się podpalać. Trzeba tutaj uważnie grać, proszę państwa. Dobra, musimy to zrobić. No nie, podskoczyła ta piłka, podskoczyła, dlatego tak źle uderzyłem. Ale pomysł dobry, bo dużo miejsca dostałem. Dziękuję. Mbappé, ale się fajnie ruszył i nie wykorzystałem tego. Nie. Dobra, musimy to zrobić. Warto było spróbować. Teraz źle w defensywie zagrałem, Boże. Świetnie, Aleksandro, dzik. I Chiesa wybiega. Lecimy, lecimy. Za szybko. Kurde, no. Znowu dobra pozycja była. Naprawdę była dobra pozycja. Teraz, to jest gol. Pyk. Myślałem, że się ruszy. Uznałem, że to był dobry pomysł. Nie był. Ale jest Bernardo Silva. Teraz lewej nogi. 2-0. Pięknie. Pięknie, lecimy. Fede, oj, to będzie, wiecie, co się dzieje teraz. Na zielono. Oj, połamane rękawice. Co? Ręce. No przecież Mike Mignon ma obie ręce połamane. Wcześniej miał jedną, teraz ma obie. Teraz będzie 3-0. Cyk. Okej, Mike Mignon. Trzecia ręka połamana. Danilo. To jest czas na Danilo, po prostu. Danilo! Jakim cudem ten jest 3-0? No bo na ten gość strzału nie oddał. 3. Widziałem. Jak już widziałem, jak ten obrońca wbiegał do bramki, ja już wiedziałem, że to nie będzie bramka. No nie, nie... Teraz 3-0, no to już musi być, 3-0. Pięknie się ruszył, dobra, jest, mamy nawet rejczki. Dzięki, mordo, bo walenie głową w mur to nie jest nic przyjemnego, no ale udało się wygrać, mamy trzeci win. Tak więc ostatni pik, dla tych, co zostali, wybaczcie, tylko jeden pik, no ale wolę sobie zrobić ich więcej na Totsy z Premier League. Sorry, że odcinek jest troszkę krótszy, ale trochę dzisiaj dużo mam do roboty i muszę nagrać tak trochę na szybko. Lecz mimo wszystko, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, a w ostatnim piku będzie... Carvajal 84. Fantastycznie. Będzie pod kolejną paczkę. Widzimy się oczywiście jutro na czym? Pewnie na jakimś openingu z Totsów Premier League. Obyśmy coś trafili. Trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.